zdobywając na nieoficjalnych międzynarodowych mistrzostwach Polski złoty medal, Mikołaj Chomarczyk udowodnił, że można zaliczyć go do krajowej czołówki juniorów w kategorii do 71 kg. Zapytaliśmy go o cele na najbliższe miesiące, jak i nadzieje związane z K1. Jak oceniasz ostatnio swój występ? Wiem, że zdobyłeś złoty medal na nieoficjalnych międzynarodowych mistrzostwach Polski w K1 w Gdańsku. Czy w ogóle spodziewałeś się tego? No, spodziewałem się, ponieważ przygotowywałem się na te zawody ponad 2 miesiące. To są naprawdę ciężkie treningi, dużo godzin poświęconych na sali. I spodziewałem się tego, chociaż finał był bardzo zacięty, bo wygrałem wynikiem 2-1. Jak w ogóle oceniasz swoje umiejętności w porównaniu do czołówki krajowej? W twojej kategorii, czyli wiekowej? Tak. Myślę, że moje możliwości i moje umiejętności daleko nie odbiegają, widać to po osiągnięciach. Trenujemy całkiem inaczej, nasza szkoła jest, wzoruje się na szkole holenderskiej, dlatego trenujemy całkiem inaczej i może dlatego tak się wyróżniamy. Uważam, że nasz poziom jest nieco ponad wyższy jak u pozostałych zawodników, którzy tam startowali. Jak wygląda taki w ogóle cykl treningowy przed taką galą? Przed takimi zawodami. Mniejszy, czy... Tak, no to tak jak mówiłem, 2 miesiące to są intensywne treningi, przede wszystkim 3 razy w tygodniu, poniedziałki, środy i piątki. To jest 1,5 godziny na sali, do tego w środy i czwartki dochodzi bieganie plus siłownia. Niedziela tylko jest wolna, chociaż czasami też biegaliśmy. No, to jest ponad 11 godzin w tygodniu treningu, bez przerwy. Twoje mocne i słabe strony, elementy, które musisz poprawić, a które są już wystarczające na daną chwilę? Technika i tak dalej, to uważam, że wszystko jest dobrze dopracowane, chociaż nadal będziemy to szlifować, kondycję przede wszystkim. No, chociaż byłem zadowolony, na tych zawodach byłem zadowolony z mojej kondycji, ponieważ w finale jeszcze po trzeciej rundzie miałem siły, żeby zawalczyć, załóżmy, dogrywkę. Więc kondycja jest dobra, ale mogłaby być jeszcze lepsza. Cel na najbliższe miesiące? Na najbliższe miesiące, czyli w tym roku już zakończyliśmy sezon, mieliśmy galę 26 listopada w Szczecinku, udało się wygrać w trzeciej rundzie przez TKO i uważam, że to jest bardzo dobrze zakończony sezon 2011. W 2012 zaczynamy sezon i w maju najbliższe Mistrzostwa Polski w K1 czekają nas i uważam, chciałbym bardzo tam również zdobyć złoty medal. Zobaczymy. Chciałem zapytać Cię o idola albo kogoś, kogo podpatrujesz przez całe życie. Moim idolem i tak można powiedzieć autorytetem w tym sporcie jest Andy Huck, który tak samo jak ja zaczynał od taekwondo, a skończył na K1. Mikołaj, czy K1 to sport na całe życie, z którym wiążesz swoje plany, czy to tylko przygoda sportowa? K1 to będzie, można powiedzieć, dla mnie przygoda, która będzie trwała całe życie, ale to nie będzie mój cel, za który będę zarabiał pieniążki, tak? Czyli to będzie moje hobby dodatkowe, a praca to swoją drogą. Czyli czego tobie żyć najbliższe miesiące? W najbliższych miesiącach przede wszystkim wytrwałości w treningach, dalszych sukcesów w K1 tylko i wyłącznie. Myślę, że to na tyle. Dziękuję. To jest to, nie?